przy ulicy Jagiellońskiej, róg Floriańskiej, tam gdzie dzisiaj jest chyba siedziba biskupa Hozera, jest tablica pamiątkowa, że to było przytulisko powstańców 1963 roku. Oczywiście to przytulisko było w pewnym sensie pod opieką też naszej szkoły. Więc pani prowadziła nas do przytuliska, żeby z tymi powstańcami nawiązać kontakt. Ale taki kontakt rodzinny. To po pewnym czasie, po dwóch, trzech wizytach, też każdy miał swojego dziadka. Już dziadek był, już mama jak coś tam piekła, mamo i dla dziadka też. Bo jak żeśmy, a powiedzmy, raz, co najmniej raz w tygodniu nas tam pani prowadziła. Oni, siadaliśmy wtedy na kolanach, oni mieli takie fajne, długie brody, głaskaliśmy te brody. Oni opowiadali o powstaniu, o swoim życiu. No, to byli panowie wiekowi. Każdy już miał przygotowany grób na Powązkach w kwaterze generała Toczyskiego. Piękna kwatera, tylko nie było daty śmierci. Oni mieli czamary, takie 3/4 marynarki, czerwone lampasy, granatowe spodnie z lampasami, stopień porucznika każdy miał, tak jak dzisiaj powstaniec warszawski. Ja byłem strzelcem, teraz jestem porucznikiem. Piękne rogatywki. W ogóle byśmy byli zakochani w tych mundurach. Największą radością to było: dziadku, daj czapkę założyć. No jak się założyło dziadka czapkę, nie było fotografii wtedy. Kodak BB był taki malutki. No, uszło to pamięci, nawet niewiele jest fotografii powstańców 1963 roku. Ci powstańcy, po pierwsze, mieli swoje przytulisko. Po drugie, mieli ochronę zdrowia. Po trzecie, mieli pełne wyżywienie w tym przytulisku. Po czwarte, mieli wyposażenie finansowe. I to nie małe, bo to tak jak ja, ojciec mi mówił, bo ja to po prostu w jakiejś tam rozmowie kiedyś to padło, że mieli około 60 zł. To już było bardzo dużo, bo pensja na poczcie gdzieś to była 100-120 zł. To już były duże pieniądze. Poza tym był ustalony ceremoniał wojskowy pogrzebu. Także szacunek dla tych powstańców i opieka była absolutnie pełna. Opieka była bardzo dobra, oni byli zadowoleni z tego miejsca, że tam są. Nie było jakichś swarów, no nie wiem, oczywiście dzieciaki tego nie wyczuwały, ale widocznie, któryś by z dziadków tam coś tam powiedział, wie pan, czy burknął na tą siostrę, a ta siostra zawsze jak podchodziła, myśmy też dostawali tam od tysiąc mleczko albo kakałko, jak żeśmy przychodzili. Także myśmy też byli częstowani tam. Mój ojciec był piłsudczykiem z krwi i kości. On by za marszałka oddał wszystko. Był ochotnikiem. Miał papierosa, którego dostał od marszałka. Nie wypalił, nie ruszył. O. A w jakich okolicznościach Tata dostał papierosa od Piłsudskiego? Mówił coś o tym? Proszę pana. Ojciec był ochotnikiem Bitwy Warszawskiej. Jako gówniarz. Chyba miał 14 lat, wie pan. No i wtedy przyjmowano, wie pan. Pospolite ruszenie było. I marszałek tym, proszę pana, żołnierzom dziękował za udział w bitwie. To nie wszyscy. No i on miał, adiutant poddawał mu papierośnicę za papierośnicą i on częstował tym papierosem. Nie dosyć z punktu widzenia dzisiejszego i poprawności politycznej, nie dosyć, że wykorzystywano dzieci w działaniach wojennych, to częstowano jeszcze ich papierosami. Traktowano jako ludzi dorosłych.